Mam wrażenie, że dzisiaj sumienie dla wielu ludzi kojarzy się z takim rozliczaniem siebie samego. Kojarzy się z taką religijnością nakazów i zakazów. I kiedy słyszę ludzi mówiących, że w chrześcijaństwie najważniejsze jest to, że Pan Bóg przekazał nam, byśmy kochali Go z całych sił, a bliźniego swego jak siebie samego, to zadaję sobie pytanie, co to za miłość z nakazu. Jeżeli Bóg mi nakazuje kochać, to czy ja jestem w stanie kochać autentycznie? Czy taka miłość z nakazu ma jakąkolwiek wartość? Pan Bóg nie nakazuje nam, żebyśmy kochali. Pan Bóg po prostu nas kocha. I to doświadczenie miłości dopiero nakazuje mi, bym tą miłością odpowiedział. To doświadczenie miłości przynagla mnie. Myślę, że ten język, ten nowy język, do którego ksiądz profesor nawiązywał, to jest język, który odchodzi od takiej religijności naturalnej. Nakaz, zakaz, jak daleko mogę się posunąć, żeby nie narazić się Panu Bogu. Bardzo często ludzie pytają, czy to grzech, czy to nie grzech, a jak grzech, to czy to już ciężki, czy może jeszcze lekki. Czyli tak naprawdę mówię, no ile mogę, jak mogę się posunąć daleko, żeby się nie narazić. I to jest ten język, który na szczęście przemija. Ja wierzę głęboko, że Duch Święty kieruje Kościołem i wyjaśnia nam z wieku na wiek, podpowiada nam, jak wielką miłością jest Pan Bóg. Natomiast to, co chciałbym jeszcze dodać na samym początku, gdy rozpoczynała się konferencja, pomyślałem sobie, że muszę opowiedzieć dowcip. Przyszła baba do lekarza. Przychodzi baba do lekarza i mówi: panie doktorze, jestem taka rozbita. No w ogóle ten świat jest taki zły. Ludzie myślą tylko o kasie. Ja już naprawdę mam wszystkiego dosyć. I wszyscy oszukują. A jeszcze ten gender. No w ogóle, no nie wiadomo, jak tu żyć. Na co lekarz pyta się, no jak ma pani na imię? Maria jest. Jestem. Niech pani słucha, pani Mario. Pani jest chrześcijanką? No tak, jestem. To przecież pani wie, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. No tak, ale kiedy to było?